brać. No faktycznie, to bezczelność. Robić sobie niewyraźne notatki. Cieszę się, że da się sterować. Jolka, to co masz? Otwarty umysł. No nie patrz tak na mnie. Jak mogłam chodzić na wykłady po drugiej stronie miasta o 8 rano? Raz to nawet udało mi się dotrzeć. Ale za 15 było już tyle ludzi, że nie weszłam. Ale czytałam kodeks i mogę streścić ustawę o zastawie rejestru i rejestrze zastawów i trochę ustawy o własności lokali. Jak na mieszkańca akademika to i tak nieźle. Wiesz, że nie można się tam uprzeć. No dobra, jak masz te ustawy, to już i tak nieźle. Ja mam jeszcze trochę o własności lokali i o hipotece. No to coś mamy, ale w sumie to marnie. Widziałyście pytania? No co za idiota! Żeby ułatwić Państwu przygotowanie się do egzaminu, udostępnię na mojej stronie listę zagadnień. Także pytania będą Wam znane. I wystawia listę 200 pytań na 2 tygodnie przed egzaminem. Dziewczyny, kto jeszcze przyjdzie? Kluska. O, Kluska? A no to trzeba było tego od razu mówić. Kluska będzie ukryty. No i jeszcze Kruchalski. No jeszcze tego brakowało. Po co go tu ściągasz? Szkarbał w kserowalni i wyglądał żałośnie. On zawsze wygląda żałośnie. No teraz wygląda żałośnie do kwadratu, bo nic nie umie. Poza tym czego od niego chcesz? Normalnie wcale nie wygląda żałośnie. No, wygląda całkiem nieźle. W porządku, na mojej kanapie też wyglądałby nieźle. Chciałam ci przypomnieć, że ty nie masz kanapy, mieszkam w akademiku. Oczywiście, że wygląda żałośnie, bo po prostu jest żałosny. Ta żałosność jest w nim. Cześć, tak Marka, ładnie dzisiaj wyglądasz. Masz coś do jedzenia? O, Julitka, co dzisiaj robisz po zajęciach? Jeszcze tego beznadziejne wstawki. Cześć, tak Marka, fajny dzisiaj dzień, co? Rzeczywiście beznadziejne. Powiedziesz, że jest fajny dzień? Dno, kompletne dno. I jeszcze ta Julitka. No szczególnie ta Julitka. Proszę. Cześć wszystkim! Cześć, tak Marka! Ładny mamy dzień dzisiaj, co? Patrzcie, kogo wam przyprowadziłem! Tadam! Kluska! Teraz już nie zginiemy! Ty nam przyprowadziłeś! No, a widzisz tu kogoś innego? Ja, Tomasz Gruchalski, przyprowadziłem tę tutaj oto obecną Katarzynę Klusińską. Do obłędu! Spotkaliśmy się na schodach. Ptaszyny, nie mamy szans! Oj, nie kracz, muzyczko, nie kracz. Przecież dzionek nie ta, w tym dniu wspaniałym wszyscy się gadujmy. A jutro będzie płacz, zgrzytanie zębów. Zrobić nam coś do picia? Dla mnie Pepsi. To dla mnie coś kolorowego, niezdrowego, Pepsi Fanta. Mamy Ajax. Nie być. To co? Pogadamy sobie na jakieś babskie tematy. Babskie? Tak. Kojarzysz tego Wojtka z trzeciej grupy? Aha. Czy on kogoś ma? Nie wiem, ale z nikim go nie widziałam. Trzeba przyznać, że ma w sobie coś. Taki facet musi kogoś być. Ptaszyno, nie mamy szans. Wygląda super. Gibki, zbudowany, blondyn, błękitne oczy. Wygląda jak Brad Pitt. Bratu, pito, pito. Ten gościu to w ogóle jakaś porażka jest. I ma zarost na piersi. O. Bardzo seksy. No jeśli zarost na piersi robi na to takie wrażenie, to sobie kup kota. Gruchalski, zgodzisz się chyba, że taki facet dobrze wygląda z zarostem? Skąd mam wiedzieć? No, widziałeś się chyba w lustrze, nie? A wyobrażasz sobie gołego Gruchalskiego? W samych skarpetkach. Czarny! O, w czarnych skarpetkach, o tym nic nie wygląda bardziej żałośnie jak goły facet w skarpetkach. I cały spryskany brutalem. Mój dziadek używa brutalem. Właśnie, dziadek. Ale, nasz kolega czuje się chyba zażenowany tymi babskimi tematami. Nie, skąd? Nie przeszkadzajcie sobie, nie. A wiecie, reklamują takie nowe tematy. O, nie, dość, wystarczy. Mieliśmy się przecież uczyć, tak? A, właśnie, bo nie jest dobrze. Anu, dwie kawy z mlekiem. No, zamów 3, nie krępuj się. No, akurat tą drugą to zamówiłem dla ciebie. Jesteś dziś jakaś strasznie osobiała. Nie wiem, czy to ta nowa fryzura, czy co? Las! Bez. Bez. Słuchajcie, pytanie.
znałam ludzi z drugiego roku na ten egzamin. Mówię wam, masakra. Facet jest rąbnięty. Trzeba prowadzić ścieżką sprawiedliwych na wykład. Wielu jest powołanych, lecz mało zdanych. Dobra, mam ustęp o pszczołach. Artykuł 182, paragraf 1. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem 3 dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. Paragraf 2. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów. Paragraf 3. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu zajętym, staje się mu własnością tego, czyją był rój, który się w ulu znajdował. Dotychczasowemu właścicielowi nie przysługuje w tym wypadku roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Czyli kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Ptaszyny, nie mamy szans. O którym pytaniu mówisz? O 78, ochrona własności. Ale to dotyczy też 35. Wiedziałem, że będzie coś o pszczółkach. Co z motylkami? Co do pytania 79? Chyba 69. Co do pytania 79, to jest... Dzień dobry. Proszę włożyć soli. Dzień dobry, to tak jak wczoraj, a chociaż jesteśmy solą ziemi, więc tego cennego surowca nie posiadamy. Kawaler dzisiaj u panien. To już drugi w tym tygodniu? Tak, a sól nam wyszła. Szedł po schodach. I tak strasznie łupał buciorami. Łups, łups, łups. Cały brok usłyszał. Umarłego by obudził. W dodatku dwa razy schodził na dół. Któż to widział, żeby w tym wieku mieć taką sklerozę? I nie wiadomo po co schodził, bo nic ze sobą nie wziął na górę. Cóż to w ogóle za buciska? Za moich czasów to kawalerowie dbali o siebie, kochana. W lekkich, delikatnych bucikach przychodzili. Ale co tam, co tam? Teraz kobiety nie zwracają im żadnej uwagi. Ale dobrze, bardzo dobrze. Będziecie później miały takiego faciora z buciorami w domu. No czego to podobne? Właśnie! A co nam wyszło? Przyniósł chipsy. I te... Meksykole. Straszne dziadostwo. Tym się człowiek trudnie, kochana! Ale wy się niczym nie przejmujecie. Jecie byle co i byle jak. I w dodatku nadużywamy soli. Więc soli, jak już wspomniałam, nie ma, bo zmówiliśmy i nie mieliśmy czasu kupić. A, na nic nie macie czasu, wszędzie się wam spieszy. Nie macie szacunku do starszych. Ale to do was wróci. To do was wróci. Ktoś kiedyś też będzie chodził po schodach i na złość łupał wam buciorami. Co to ja chciałam? Soli? A my... A nie, nie. Chciałam powiedzieć, że kiedy ja byłam w waszym wieku, nie ubierałam się tak wyzywająco. Nie malowałam się. Nie chodziłam do klubów. I bardzo dobrze się uczyłam. My też właśnie próbujemy się uczyć. A co wy wiecie o uczeniu się? Dawniej to była szkoła. Mieliśmy jeszcze przedwojennych profesorów. A my to niby nie! Ale ja mam chyba jeszcze taką malutką, jednorazową sól, to ja może przyniosę. Ale kochani, zostawaj z tą solą, sól mi niepotrzebna. A z kawalerami to uważajcie, to jakieś takie podejście. Tak, tak. Ja lepiej pójdę sprawdzić, co on robi. Do widzenia, pani. Jak masz intruza w własnym mieszkaniu, to nie możesz go tak po prostu wyrzucić na drzwi i uderzyć losowym żadnych rękoczynów, bo cię oskarży o naruszenie nietykalności cielesnej. No nie żartuj, to co ja niby mam zrobić? Poczekać, aż coś weźmie do ręki, książkę, cegłę, cokolwiek. Wtedy możesz bronić swojej własności i swobodnie naruszać jego nietykalność cielesną. Dagmarko! Ja widzę przyszłość przed nami. Może byś tak przyszła do mnie, coś sobie wzięła.
chętnie bym sobie powęszał. Kuchacki, nie możesz jej grozić przy świadkach. Ale to nie była groźba, tylko propozycja. Kuchacki, te twoje żarty są takie mało oryginalne. No, gdyby każdy silił się na oryginalność, to byśmy wyginęli jako gatunek. Stare, sprawdzone metody, nie, Misiek? Oj, ptaszyny, zginiemy. Ma też odpowiedź na 91? Ciągiem stukać. No popatrz, siedzę i stukam. Mam ci zademonstrować jeszcze raz? Nie, to jest nieludzkie, no działacie jak jakieś androidy. Mogę sobie zrobić coś do jedzenia? Dziękuję. Błogosławieni pozbawieni skrupułu, albowiem oni posiądą ziemię. Kurczę, Hanta, on działa tak demobilizująco. No, no, tak chciałbyśmy posprzątać lodówkę. Obchodźmy się, to będzie okazja. On demobilizujący? Przyjdźcie do mnie do akademika. Ja to mogę uczyć się tylko w czytelniach. Regularnie w nich zresztą przysypiam. Śpisz w czytelniach? Oj, zginiesz, ptaszyno, zginiesz. A bo tam jest taka atmosfera. Półmrok, przyciemnione światło lampek, tylko uspokajający szelest papieru. Wiesz, przeoczyłeś chyba zamrażalnik. Lód w woreczkach. Groszek z marchewką, jakaś ryba. Jak wy w ogóle możecie to jeść? A jak widać, ty świetnie się odżywiasz, w ogóle nie robiąc zakupów żywnościowych. No przypatrzcie się ptakom pod nim. Nie sieją i nie robią innych rzeczy. No znakomicie się odżywiają. Tak to było, Hania, nie? Tak, je żywił ojciec niebieski. I było mowy o koleżankach z roku. Poza tym, Dagmarka, powinnaś kupować świeże warzywa, nie jakieś tam mrożonki. Znacznie tracisz na walorach smakowych. Hanka, powiedz mu coś o perłach i wieprzach. Szczególnie o wieprzach! Ruchomości w postaci czysto zwierzęcego, to by było pytanie setne. Panią. A co to?
Pani. Ja pracuję społecznie z dziewczętami w trudnych sytuacjach. A o jakich sytuacjach mowa? No wie pani, kiedy schodzi się na złą drogę, no, od wyzywających strojów się zaczyna. W myśleniu tylko o zabawie. Właśnie. No a na czym się kończy? Rozumie pani? No... Właśnie teraz pomagam tym zbłądzonym owieczkom, no i powiem pani, że każda pomoc jest ważna. No a najważniejszy jest przyjazny sąsiad. Skoro chcemy, żeby wrócili z powrotem na drogę moralności, no to musimy ich jakoś wspierać, prawda? No, ale widzę po tej szlachetnej twarzy, że pani tego mówić nie może, taka życiowa i wyrozumiała osoba. No pewnie. Człowiek niejedno w życiu przeżył. No właśnie. No ale dobrze, dobrze, nie będę wam przeszkadzać w naszym spotkaniu. O! A co to jest za grupa? Nie. A nie. Zrzeszamy ofiary prawa rzeczowego. A ofiary, no tak. Biedulki. No dobrze. No to do widzenia. O, do widzenia. Do widzenia. Ofiary prawa rzeczowego? Gruchalski, no od tego. Pan Tadek bym cię nie podejrzewał. Ona jak teraz żyć nie da. Wręcz przeciwnie. Zyskałem wam właśnie obrońcę i sprzymierzeńca. Jak ty nic nie wiesz o kobietach. O nie, tak nie. Dziękujemy bardzo. Niezbadane są wyroki boskie. Tak, Marko? Widzisz się z otwartymi ustami? Może chcesz wypełnić je wrzaskiem? Świetne macie to mieszkanie. Gdyby było ciut większe, przeprowadziłabyś się do was od razu. Niestety, tylko dwa pokoje. A ile płacicie za wynajem? Nic, tylko czynsz i media. To mieszkanie, Hani. Odziedziczone po babce. To dziwne. Babka nigdy nas nie lubiła. A jednak w zeszłym roku zachowała się całkiem kulturalnie i zmarła. Mieszkanie Jadzia. Nawiasem mówiąc, w tej kamienicy ustanowiona jest współwłasność. Więc teoretycznie jestem właścicielem jednej szóstej budynku. Ale pokoje to mam tylko dwa. No to nie do metraż, ale może być... A wiecie? Właściciel mieszkania obok właśnie sprzedał lokal. Chciał za nie taką kasę, że nie było szans go odkupić. Teraz nikt tam nie mieszka, bo robią remont. W sumie to mamy szczęście, że akurat się nie tuchą. I właśnie dlatego kobiety nie robią wielkiej kariery zawodowej. Nie prowadzą grubych interesów. Wy skupiacie się tylko na przyswajaniu wiedzy. Boicie się z niej skorzystać. Może i w ogólności jesteście lepiej wykształcone od mężczyzn, no ale co z tego? W życiu liczy się szybki i spektakularny sukces. Ale wy po prostu tego nie rozumiecie, no. Brakuje wam po prostu tego, no. Pazura. A co niby miałybyśmy zrobić? No sięgnąć po to, czego chcecie. Jest współwłasność? No jest. Macie niedometraż? No macie. Jest mieszkanie chwilowo puste za ścianą? No jest. No to czemu się nie przebijecie? Zajmijcie przylegający pokój, bo się wam należy. Przecież. Niepodzielność wspólnego prawa polega na tym, że każdy ze współuprawnionych ma prawo do całej rzeczy, a żaden nie ma prawa do jej wyodrębnionej części. Zamrujcie drzwi łączącego z tamtym mieszkaniem i już, no, kto wam co zrobi? Nic, bo jest współwłasność. Ale wy tego nie zrobicie. Wolicie siedzieć tutaj i stukać. Dlatego potrzeba faceta.
po prostu nie macie jaj. Dobra, ja spadam. Już się nauczyłem. Tylko drzwi za sobą zamknij. Okej, do jutra. No wiecie co? Nie macie jaj? A wydawałoby się, że z męskiego punktu widzenia to lepiej. Bóg dał Adamowi niewiastę i to było dobre? Się nie podoba, wszystko trzeba przerabiać. Ten to nawet podłogę wymienił. Że co? Że skrzypiało? No a komu to przeszkadzało? Za nie było mi słuchać, co akurat robi, czy kogoś przyprowadza. No to chyba bezpiecznie, nie? Gdyby tak zebrał, to bym o tym wiedziała, prawda? Nie ma to jak przychylnie są, tak nie zawsze ma drugiego na ogół. Znaczy, jak to na drugie. I po co było burzyć, skoro teraz na nowo moruje? Na złość tą siadą, nic innego. Taki młody, a taki zajadny. Żeby on tylko moim widokom nic nie zrobił. On musi jego tych na złą drogę sprowadzić. Chybi bandyta. A ten ryżawy w okularach, który tak za nim łazi? Ochroniasz czy jak? O, nie ma to mieszkania szczęścia, nie. A ten ostatni właściciel? To dopiero był okaz. Upił się raz, kombinę za sobie ubrał, narty, kiki i ze składki schodowy jeszcze. I co? I wjechał w ogóle do Hawiną Wisiecką z parteru. Ona tylko wyszła zobaczyć, co to on robi. I co? I bez! Boże, co to się działo? Co to się działo? Tak ją poturbował, że musieli do szpitala zabić. Odwiedziłam ją, co się okazało. Że na psychiatrze przyjęli, bo baba powiedziała, że na ciemne klatki schodowe nie. No ale pracy są teraz ci lekarze. Nikt się człowieku nie wysłucha, bo każdy swoje wie najlepiej. A ja się pytam, skąd oni i diabła mają wiedzieć, co mi dolega, skoro ja sama nie wiem? Obejrzeliby sobie jakieś na dobre i na złe, to by się dowiedzieli, jak należy się leczyć. Zresztą. Jak sobie człowiek pomyśli, kto to się teraz na medycynę wybiera? Jak sobie człowiek pomyśli, że ci ludzie będą go kiedyś leczyć? Nie pozostaje mi nic innego, jak Boga o zdrowie prosić. A tu dwa pokoje. Kto się odnawia? Mieszkanie w takim miejscu? Jesteś w funkcji. Nie w funkcji, tylko euro sierota. No papcie sobie o niej przypomniał i go sumienie ruszyło. Mieszkanie na Pitla i Starowiśne. Ruszyło go, kurde, pewnie na kupań. Wiesz, nie wiem, nie dochodziłem. No to wybijmy za babcia i jego głębokie sumienie. A wiecie, że moje kumpele z roku też mieszkają na tym samym piętrze? Świat jest mały. Dobra, odprowadź nas po tych włościach. Czwartek.
To były tu drzwi! No i dwa pokoje! No cóż, jakie to jest śmieszne! No sam sobie będziesz ten mur rozwalał. No mam nadzieję, że go zbyt porządnie nie postawiłeś. Ja cię wcale nie wkręcam. Nie postawiłem tego muru. No ale kto to, to zrobi, to robi to naprawdę. Porządnie. No skończ już to bez sensu. Dwa pokoje. Nie postawiłem tego muru. No i ja je sobie robisz. Nie jeden, ale dwa pokoje. Nie postawiłem, kurde, tego muru. No to kto to zrobił? Tylko ty miałeś drugie klucze! No nie wiem! Musiał się włamać, czy co? Tak, włamał się. A potem zamknął za sobą drzwi na klucz. Nie musiał się włamać. Cześć. No cześć. Mieszkam za ścianą. Słyszałam, że ktoś przyszedł, więc pomyślałam, że warto od razu wyjaśnić sytuację. Jaką sytuację? A widziałaś kogoś? Słyszałaś coś? Ktoś się tu kręcił? I tak, i nie. A można... To jest, no, tak w zasadzie tak. No, a można jaśniej? Zapewne wiesz, że status prawny tej nieruchomości to współwłasność, prawda? No tak. Więc każdy z właścicieli lokalu ma prawo do 1/6 całkowitej powierzchni mieszkalnej, czyli do jakichś 71 metrów kwadratowych, czy tak? No niby tak, ale... Właśnie nie ma żadnego ale. Moje mieszkanie ma tylko 40 metrów kwadratowych, czyli nie do metraż. Zająłem te dwa pokoje i w tej chwili mam 66 metrów. Co prawda wciąż brakuje mi 5 metrów, a pomyślałam, że nie można być zakładnym, no i... Zajęłaś moje dwa pokoje? Tak, bo prawnie mi się one należą. Tak, moje dwa pokoje ci się należą, no chyba upadłaś na głowę. Rozumiem twoje wzburzenie, ale nie znasz się na prawie rzeczowym. Ja też miałem nie do metraż. No 42 metry. No bo widzisz, ci na dole mają nadmetraż. Mógłbyś pójść do nich na dół i wynegocjować odstąpienie któregoś z pokoju. O, dorobisz schody i miał mieszkanie dwupoziomowe. Co ty bredzisz? Co ty do jasnej cholery bredzisz, no? Powiedz, leczysz się, co? No wiesz, myślałam, że jesteś na poziomie, że możemy te kwestie załatwić spokojnie. No bo spokojnie zgodzić się na to, że ukradłaś moje dwa pokoje. Możesz się oczywiście nie zgodzić, ale pokoje są moje i mam do nich prawo. Dosyć tego. Wyjdź stąd, bo zaraz coś ci zrobię. No oczywiście, jak brakuje argumentów, uciekasz się do tępej siły. A wynocha! Dzwonię na policję. Dzwon. O, Gruchalski. Fajny dzień, co nie? Jolka i Ania już się wprowadziły. Organizujemy imprezkę powitalną wieczorem. Może wpadniesz? Wiesz co, nie, spasuję. Okej. Okay. Gruchalski, czy ty mógłbyś mi powiedzieć, o czym ona mówiła? No więc Piotrek tego... oj, jakbyś tak powiedzieć... O, no nie no, dobra Piotrek, no to ja im posłuchałem ten pomysł, żeby się przebiły do tego mieszkania i znajmę pokój. Ale mówię moim jednym. Stary, to skąd miałem wiedzieć, gdzie tu mieszkasz, no? Gruchalski, wynocha, no zejdź mi z oczu! Piotrula, wyluzuj, dzwoń na policję. Gruchalski, czy to, co ona mówiła, ma sens? Ma, no, sam to wymyśliłem. A to spoko, to macie, z tą współwłasnością to nic pewnego. Nie no, wiesz. Poszukaj tych tam waszych jakichś tam luk, kruczków prawnych. Sprawę trzeba odkręcić. Dobra, to ja lecę po kodeksy, papiery, no może się coś znajdzie. Dobra, słuchajcie, policja zaraz będzie, ja idę poczekać na nich. Popilnujecie resztę mojego mieszkania? Milczący jesteś. Normalnie ty byś tu bluzgał jak nie wiem. Piotruś, jak mamy kocham. Skąd ty wziąłeś taki tekst? Od pani od polskiego? A wiesz, żeś się odczy. A ty zawsze taki wulgarny musisz być. Co? Stwosiu, a ty w ogóle wiesz, co to znaczy wulgarny? No człowiek się czasem kurde zmienia, nie?
Brzmi poważnie. Panna? Bardzo. I co z nią? Chranisz jej delikatne uszka? Nie. Nie gadałem z nią dużo. Czemu? Niechętna? No wiesz, no. Chyba chętna. Ale to nie jest jakaś tam byle jaka laska. Właśnie. Delikatna jest. Patrzy na ciebie tymi swoimi wielkimi oczami. No nie można tak po prostu przy niej rzucać głup. No to przejem. No właśnie. No. Ale gadałeś w ogóle z jej tymi wielkimi oczami? Za nią. No, za nią. No wiesz, no niby tak. No ale to w sumie to bałem się odezwać. No wiesz, żeby nie... No, pewnie teraz sobie myślisz, że ze mnie jakiś kurde mógł. No to przejem. No, ale wiesz co? Chyba nie do końca. Nie do końca? To znaczy coś z tego będzie? No chyba, kurde, będzie. Więc głupo ma, nie? No właśnie, właśnie. Proszę spojrzeć. No i? No sąsiadka się do mnie włamała i zajęła dwa pokoje. Formalnie ukradła je. Dobrze, które by się włamała? No tamtędy. Przecież tu jest mur. No właśnie. Proszę pokazać ślady włamania. No ten mur! Ale ten mur jest cały! No ale włamanie nastąpiło przez zamurowanie. Proszę pana, to zamurowanie nie nosi śladów włamania. No ale były tu drzwi, a teraz ich nie ma. Ten mur jest ślady włamania. Rozumiem, spokojnie, rozumiem. Twierdzi pan, że zginęły panu drzwi i ukradła je sąsiadka. Teraz ja chcę się dowiedzieć, jak się tu dostała. Rozumiem. Przez okno. Drzwi wejściowe wydają się być całe. No nic nie zginęło. Żadne drzwi. Łamała się do mnie sąsiadka. Za ściany. Dobrze. Ja nie pytam, wiem, że za ściany. Nie pytam skąd, ale jak. Miała klucze. To konkubina! Idźże pani! No żadna konkubina! Sąsiadka! Włamała się do ściany! Wybiła dziurę! Jakaś dziury! Nie. Nic nie zginęło, więc formalnie nic się nie stało. No jak to nic się nie stało? Nie ma śladów włamania. Nic nie zginęło. No są ślady włamania, ale za ścianą. Proszę pana! Czyje jest mieszkanie za ścianą? No jej, to znaczy moje, częściowo moje. Proszę pana, pan sobie robi żarty z funkcjonariusza na służbie. A w życiu! Obywatel Woźniakowski zawezwał policję, gdyż twierdzi, że jego sąsiadka postawiła nieprawnie mur w lokalu należącym do wyżej wymienionego, tym samym pozbawiając go dostępu do części rzeczonego lokalu. Obywatel utrzymujący jest poszkodowany, wnosi do funkcjonariusza o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Czy to prawda? Tak. No to czemu pan od razu po ludzku nie mówi? Kto jest właścicielem mieszkania? No ja. No ale ona twierdzi, że ona. Dlaczego tak twierdzi? No obiecywał jej pan. To konkubina! No nic, że pani! Żadna konkubina! Tu jest ustanowiona po prostu współwłasność! Proszę pana, ze współwłasności to nic nie jest po prostu. Tak, może zdziałać co najwyżej prawnik. Ja tutaj panu nic nie pomogę. A jeżeli to naprawdę jest współwłasność, to może pan co najwyżej znieść sprawę do sądu. Dobranoc! Nie no, to się nie dzieje naprawdę. Jak się koszta? Uwaga! Nadciąga odsieć! Mam jedną wiadomość. I złom? No i dobra. No to dawaj. Odlałem prawo rzeczą. No to gratuluję, a co mi złego? No, bardzo śmieszne. O czym w ogóle gadacie? Skurczywego od prawa rzeczowego. Oczywiście się tam nie uwziął. No i istnieje możliwość, że nie wszystkie moje teorie są zgodne z przepisami.
Gruchalski po prostu nie ma pojęcia o współwłasności i wszystko, co wmówił tym harpiom zza ściany, to jakaś bzdura. Witaj, nadziei, Jutrzenko. Nawet sam fakt, że to my mamy rację, nie poprawia zbytnio sytuacji. No jak to? No, możesz jej oczywiście podać do sądu, ale sprawa będzie się ciągnęła latami. Poza tym, to są cholerne koszty. Samo wniesienie sprawy to będzie jakieś 10% wartości nieruchomości. Nawet jeśli wygrasz tę sprawę, to skurczyki na pewno wykażą cwaniactwo i tak jak ty będziesz musiał płacić i tak. No to co mam zrobić? Nie wiem, no. Może spróbuj pójść do nich porozmawiać na jakąś ugodę. Gruchalski, porąbało cię? Nie nadajesz się na radcę prawnego, to może chociaż do łotka się nadać. No Jezu, a ty masz lepszy pomysł. Cigarz, Piotrek. Rozwalmy te ściany. No tak łatwo, że ci z tym nie pójdzie, no. Przyłożymy się do roboty, co? To na pewno Dagmarka. Ona jest taka dokładna. Co? Dostarczam wam tylko istotne informacje o przeciwniku. No to sobie musimy skombinować sprzęt. No dobra, skrzynka zdarzeniowa jest tam. No. Potrzebny jest młot pneumatyczny. No a skąd się taki wie? Ja znam
Tylko, że już jest sobota i lada chwila będą zamknięte. No ale gdzie one są? Jedna na Konopnickiej, a druga na Królewskiej. Dobra, ja jadę na Królewską, a ty na Konopnickiej. Może się coś znajdzie. Przez te ściany przebijemy. Tak. Obaj raczej wolelibyśmy uniknąć rozwiązań siłowych. Mamy przecież znajomych za ścianą, nie? Tak. Chyba wiemy, jak im uprzykrzyć życie. Tak. Ja zaraz wrócę, a ty pilnuj, żeby się do tym z powrotem nie zamurowały. Dzięki, że mi powiedziałeś. Nie zgadzam. No nawet u mnie znalazłby się wolny pokój. No ale u Piotrka to kurde możesz. Przecież u niego nie mieszkam. Ależ mieszkasz, kurde mieszkasz. Mieszkam w Lukanie, a to jest współwłasność. Z tą współwłasnością taka jest bzdura. Poza tym Urbanski obrał ten egzamin. Obrał wyniki? Aha. To zupełna paranoja. Wiedziałam. Mówiłam im, że to nie może być współwłasność całkowita. I co my teraz zrobimy? Nie wiem. Nie wiem. Wymyślcie co. Aha. A ja. I jeszcze jedno. Powiedz mi, co miałaś na sobie? Przebijaliśmy się przez tą ścianę. Tak, pani. Uwaga! Zgromadziłem amunicję. Mamy czym walczyć. A będziesz walczył pizzą, tak? Właśnie, że tak. Otóż one są jakieś niewerbalne. Popatrz, co ich ostatnio zwinęły z lodówki. Konsekwencje nierozważnego postępowania żywieniowego. Co to jest? Czytaj. Za przyniesienie do domu słodyczy 30 minut biegu karnego. Dalej. Za zjedzenie czegoś poza porą posiłku 20 brzuszków karnych. To jest dobre. Zanim uzasadnione otworzenie lodówki, w nawiasie nuftanie, 5 brzuszków karnych. Nuftanie? A co to jest nuftanie? To jest to... Byś coś zjadł, ale nie wiesz co. I tak przeszukujesz lodówkę. No. To jest nieuzasadnione otworzenie lodówki? Tak, no bo jakbyś był głodny, to byś zjadł byle co, no nie? Dobra. Za namówienie koleżanek do wspólnego upadku i zamówienie pizzy. Bądź zbiorowe dokonanie innego błędu żywieniowego, tydzień karnych przysiadów. To jest właśnie. Rozumiesz już? Teraz nie. Pachnie.
One są głodne. Głodne. Wreszcie głód zmusił niechętne samice. Musiały wyjść na polowanie. On miał jednak gdzie powrócić. Kowalski, co ty właściwie robisz? Mam nadzieję, że popełnicie poważny błąd żywieniowy. No a przynajmniej wyjdziecie z mieszkania kupić coś do jedzenia. Żmija i złodziej! Chcesz nas wykorzystać z mieszkania? Czekaj, ja się się wyrobi, no.
tak, Marko, no, coś spina mnie strasznie, miła, no. Nie wiem, czemu to tak dzieje. Wiesz, sam na sam, chyba nie musimy stwarzać żadnej zasłony dymnej, prawda? No tak. W sumie, to ma rację. Jeżeli ktoś może załatwić tę sprawę, no to tylko ja. O, co jest? Coś, wszystko wyzamykane do tego jutro niedziela. Diabli nadal. Jutro będziemy jak dzięciołki. No to co mam zrobić? Muszę jak najszybciej zburzyć ten mur, zanim się na stałe tam zagnieżdżą. Nie no, panowie, zastanówmy się. Przecież za ścianą tylko statkowa. Zmajujmy je i już no. Tylko, Piotrek, do kobiet trzeba mieć podejście. Nie możesz być taki niekulturalny. Słuchaj, stare, sprawdzone metody są najlepsze. Robisz nieboraczka. Taka pomaga. A potem komplement i już są twoje. Tak, chciałbym to zobaczyć. No, uwierz mi, no. Ta Dagmarka po prostu je mi z ręki, no. Pójdę do nich i pogadam, co? No dobra, próba nie strzelba. Zaraz, ty. No to czekaj. Powiedziałeś, że skoro jesteś na eurosierotą, no to nie będą stwarzać kłopotów, no, no i odstąpią od tego wyrównania niedometrażu. No. Tak kosztem się z tego wywinąłeś. Gruchalski, lepiej się zamknij. No gdyby nie ty, to nic by mi się nie przydarzyło, no że też musiało paść akurat na mnie. No nie mogę mieć za ścianą jakiejś miłej, starszej babci, to sobie robi na drutach czapeczkę i słucha radyjka. No, to przez ciebie. Nie, ale słuchaj, Piotrek, masz taką sąsiadkę. Pewnie. Słuchaj, Piotrek. Pierwsze koty za płoty. Ty sobie nie wyobrażasz, jaki masz skarb za ścianą. No słuchaj, one ci wypiorą. One ci wyprasują, ugotują. No człowieku żyć nie umiera. Już się rozpędziły. Nie no, ty się nic nie znasz, no. Do kobiet trzeba mieć podejście. Nie można być takim jakimś wulgarnym, no. Stare, sprawdzone metody zawsze działa. Gruchalski, ja już nie wiem, czy ty jesteś nieuleczalnym naiwniakiem, czy masz jakieś poważniejsze zaburzenia. Zobaczycie, zaraz pójdziemy do nich na obiad. Powiedziałem im wychodząc, że jadę po bułki i kefir, bo od rana przez to całe zamieszanie nic nie jedliśmy, no. Żadnej kobiecie nie da to spokoju. Mówię. Śnij dalej. Teraz już. Teraz tak. Cześć. No cześć.
Pomyślałyśmy sobie, że warto jakoś naprawić sytuację. Może padniecie do nas, pieczemy pizzę. Dzięki. Chłopaki, co wy na to? Jestem za. Choć mam wrażenie, że to poważny błąd żywienia. Poważny, co? Nic takiego. No to dobra. Ania, prowadź. Chłopaki, idzie pan? Marko, bo posłuchaj, bo ja tak widziałem, że masz takie zdolności manualne. A tutaj mi się tak pokruło. I wiesz co, i ten, no nie wiem jak to złożyć, żeby się dalej, wiesz co, nie było tak... Nie no, patrz, o tak, tak to musisz zebrać, widzisz? No to proste. Tak? Wiesz co, daj mi później tę koszulę, sama ci to zrobię. Jest! To jestem dobry. Tyle jeszcze roboty. Nie uki cholerne do nauki, a nie jakieś imprezki. Na lekcję do nauki.